Dzień dobry, to jest podcast Sport po Krakowsku, pierwszy w 2023 roku. Wiosna nastała pod Wawelem, a to oznacza, że zbliża się kolejny Krakowia Maraton, w tym roku wyjątkowy, bo 20 jubileuszowy, i to oczywiście będzie wiodąca tematyka dzisiejszego podcastu. Witam razem z moimi gośćmi. Pan Krzysztof Kowal, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie i 20 Krakowia Maraton. Witam serdecznie. Pan Andrzej Madej, makler papierów wartościowych, jeden z ojców założycieli Krakowia Maraton i e, jedna z 35 osób, które ukończyły wszystkie dotychczasowe edycje. Dzień dobry. I Grzegorz Sudoł, trzykrotny olimpijczyk, medalista Mistrzostw Świata Europy w chodzie, a teraz trener osób prowadzący zajęcia, które mają jak najlepiej przygotować uczestników imprez biegowych w Krakowie. Witam Państwa. Panie dyrektorze, jak się wraca do historii Krakowia Maraton, to ZIS wchodzi dopiero od roku 2009. Jest Pan zadowolony? Z tego, co do tej pory zrobiliście, jaki Krakowia Maraton ma status, poziom, że jest najbardziej międzynarodowym polskim maratonem, że jest dobry czas, że ludzie tutaj przyjeżdżają biegać z historią w tle? Powiem tak bardzo nieskromnie, że jestem bardzo zadowolony z tych ostatnich lat, co się dzieje z Krakowia Maratonem. Zaczynaliśmy rzeczywiście jako zarząd infrastruktury sportowej w 2009 roku. Przyjęliśmy schedę już po istniejącym maratonie, który już się rozwijał, więc ja się bardzo cieszę, że tą szansę wykorzystaliśmy. I ten maraton jest, można śmiało powiedzieć, coraz większym maratonem, coraz bardziej liczącym się w Europie. Przypomnę, że. Doszliśmy już do silver level, czyli do dobrej odznaki jakości tego maratonu. Przypomnę, że mamy najwięcej uczestników międzynarodowych, ponad 50 krajów będzie reprezentowane w 20. jubileuszowym. No, i przede wszystkim to, co od początku, od 2002 roku, cenimy. Chcemy pokazywać poprzez bieganie piękno Krakowa, chcemy pokazywać zabytki. Chcemy pokazywać też nowoczesny Kraków, jak Kraków się rozwija. A już chyba wszyscy, nie musimy tego tłumaczyć, wiedzą, że najtańszą i najlepszą formą promocji jest właśnie organizacja imprez sportowych, gdzie wielu przede wszystkim przyjeżdża zawodników, ale z tymi zawodnikami przyjeżdża wielu kibiców. I potem ta promocja powoduje to, że coraz więcej turystów odwiedza nasze miasto. Teraz zwracam się do pana Andrzeja Madeja. Na początku Fundacja z Biegiem Wisły prowadziła tę imprezę. Niech pan powie, jak to się w ogóle zaczęło, gdzie pomysł o krakowskim maratonie zakiełkował, bo ptaszki ćwierkały, że to daleko od Krakowa. No, to ptaszki wszędzie żyją i ćwierkają różnie. Natomiast ja pamiętam, że faktycznie, jako maratończyk, który debiutował daleko od Krakowa, bo w Gdańsku, potem, potem w Świnoujściu, drugi maraton, zacząłem szukać maratonu na południu Polski. I tu było stosunkowo mało. Był maraton wrocławski, ale poniżej Warszawy właściwie nie było ani jednego maratonu. Pomyślałem sobie, że to dlatego, że są bardziej górzyste tereny, że trudniej jest wytyczyć prostą trasę, łatwą, prostą trasę. I wtedy przypomniałem sobie o swoich miejscach krakowskich biegów, mianowicie wzdłuż Wisły, bulwarami Wisły i pomyślałem, że gdyby tak właśnie bulwary Wisły przyjąć jako oś główną, tego biegu, no to na tej całej trasie od tyńca do mogiły można by wyznaczyć no więcej niż jeden maraton. No więc stąd nazwa zbiegiem Wisły dla fundacji, bo poza zorganizowaniem samego maratonu chcieliśmy wpływać na poszerzanie bulwarów wiślanych na wschód i na zachód, tak, żeby z czasem to była właściwa trasa dla Krakowia Maraton. Pan pisał na swoim blogu o tym, jakie były początki maratonu, i przedstawiał się jako osoba, która była wtedy wszystkim uczestnikiem, osobą właśnie z fundacji i trochę taką, która jak trzeba było, to coś naprawiała. No, początki nigdy nie są łatwe. No, były momenty rzeczywiście bardzo trudne, natomiast od samego początku wizja maratonu była opiniowana i podjęta przez różnych partnerów. Ja kierowałem wówczas dość dużym domem maklerskim, natomiast okazało się, że dyrektorem... Czy prezesem Deutsche Banku, oddział w Polsce, był też maratończyk i we dwójkę postanowiliśmy, że ten bieg ufundujemy. Więc pierwszymi inicjatorami tej fundacji byli szefowie dość dużych instytucji finansowych i od razu zapukaliśmy do Urzędu Miasta Krakowa. Byliśmy pewni, że tego typu, tego typu inicjatywę, która odbywa się na infrastrukturze miasta nie można zrobić obok, czy no właśnie niezależnie od Urzędu Miasta Krakowa, od władz Krakowa, zwróciliśmy się do, do Rady Miasta Krakowa, do prezydenta Krakowa i tutaj dostaliśmy od razu życzliwość. Pan dyrektor mówił o tym, że po kilku latach formalnie jedna z instytucji. Czy jedna z agent Urzędu Miasta dostała już formalny tytuł do organizowania tego biegu, ale od samego początku było porozumienie pomiędzy fundacją a władzami Krakowa, żeby tutaj było wszystkim wygodnie. Przytoczę pana pis z bloga, właśnie. Byłem równocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji, prezesem jej zarządu, kasjerem i złotą rączką od wszystkiego. Tak się rzeczywiście zaczyna. Każdy medal ma dwie strony, możemy powiedzieć. Do tego po pierwszej edycji Krakowia Maraton mieliśmy 70 tysięcy złotych deficytu. Trudno się zatrzyma, można powiedzieć, że później sukces ma wielu ojców, więc ja się wpisuję w tą, w tą liczbę, ale gdybyśmy mieli rozmawiać o tych trudnych początkach, no to, no to było barwnie. Ja w każdym razie zawsze starałem się biec w biegu, bo to, była, to był w ogóle powód mojej aktywności w tej organizacji imprez sportowej. Byłem, byłem, czułem się biegaczem, do dzisiejszego dnia tak się czuję, więc zawsze dbałem o to, żeby w biegu biec, a, 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 a czasami trzeba było mieć parę rąk jeszcze, żeby, żeby się bronić przed różnymi no, katastrofami mniejszymi i większymi. Panie dyrektorze, pytanie do pana dzisiaj deficytu nie ma. To między innymi zasługa wielu partnerów. Jednym z nich jest Urząd Marszałkowski. Co przekonuje różne firmy, urzędy, żeby włączyć się w organizację, promować się też przy okazji? Oczywiście to jest to, co powiedzieliśmy na początku, że maraton to już jest uznana impreza, to jest impreza, która promuje miasto, która promuje Małopolskę. I rzeczywiście od pewnego czasu udaje nam się pogodzić wielu, wielu partnerów od tych samorządowych, czyli wiadomo miasto Kraków, który jest głównym organizatorem. Urząd Marszałkowski, gdzie od paru lat rzeczywiście ta współpraca jest znakomita, udaje nam się. Udowadniać wszystkim, że Kraków to Małopolska, a Małopolska to stolica w Krakowie i to jest bardzo cenne. Pozyskujemy również partnerów już takich znaczących dla biegania, bo znakomite firmy typu Asics czy OSI, które od tego roku są naszymi partnerami, do tego Toyota, do tego inni partnerzy. I z tego powoli robi się maraton, który ma być maratonem. Znakomicie zorganizowanym, a jednocześnie, oczywiście, nie aspirujemy, żeby to był maraton typu Nowy Jork czy Boston. Ma być to średni maraton, w którym ludzie będą się czuli jak u siebie w domu, w którym biegacze będą chętnie wracać. I tak jak w tym roku mamy do rekordową liczbę, którą musieliśmy zatrzymać, zapisy, czyli 6300 zapisanych maratończyków. Mam nadzieję, że. To naprawdę będzie piękny, no i najbardziej liczny maraton w tym roku z okazji tego dwudziestolecia. To jest też maraton dla Krakowian, bo jak się popatrzy na listę zapisanych, to 1200 osób wskazało swoje miasto jako Kraków, czyli około 20%. A dodajmy do tego jeszcze inne miejscowości miasta z Małopolski. Oczywiście, no przede wszystkim to, co pan Andrzej powiedział, my patrzymy przede wszystkim na ten aspekt, że biegają Krakowianie, biegają Małopolanie, biega. Polska Południowa przede wszystkim w tym maratonie. Tym bardziej, że tych maratonów jest coraz więcej, bo każde, właściwie ostatnio większe miasto, chce mieć swój maraton. Natomiast to jest jeden aspekt, że robimy go również dla turystów, czyli ci, którzy stosują turystykę objazdową i przyjeżdżają specjalnie na takie wydarzenia. No i to, co powiedzieliśmy na początku promocja, promocja jeszcze raz promocja krakowa. Poprzez właśnie takie wydarzenia sportowe. Trzy krakowskie największe imprezy biegowe tworzą Królewską Triadę Biegową. Panie Grzegorzu, prowadzicie treningi praktycznie przez cały rok, od lutego do grudnia. Jeżeli nie pozwala pogoda na polu, to jest hala, są też treningi wyjazdowe. Można powiedzieć, że one się cieszą coraz większym zainteresowaniem, i, i to jest też taka wartość dodana, że, że właśnie organizatorzy maratonu dbają o, o takie zajęcia. Tak, oczywiście, myślę, że tutaj jest bardzo fajny pomysł, który już od wielu lat jest organizowany i robiony dla tych, którzy chcą się przygotować, nie mówię tutaj nawet tylko o maratonie, ale którzy chcą zacząć bezpiecznie biegać, którzy chcą zacząć biegać zdrowo również ci, którzy się przygotowują do tak zwanych imprez towarzyszących. Mam tutaj na myśli czy mini maraton Piotra Kłaczkiego, czy chociażby 10 km nocnego biegania, które ma swój urok i naprawdę myślę, że to jest dystans, od którego wielu zawodników, czy znaczy wielu zawodników, wielu biegaczy zaczyna w ogóle, zanim zrobi ten kolejny krok, czyli zgłosi się do jesiennego naszego półmaratonu, no i zadebiutuje w końcu w Krakowie maratonie, bo... Też zachęcamy, żeby nie od razu startować w maratonie, szczególnie od osób, które po prostu, jak to się mówi, oderwane są nagle od biurka, od, od, od swojego, swojej pracy i nagle sobie po prostu wymyśliły, że zaczną się ruszać albo przynajmniej dojrzała ich. Że tak powiem, mentalność, do tego też, żeby, no, jest im to potrzebne. Jest to teraz dzisiaj olbrzymi taki handicap związany z tym, że to jest jednak jakiś taki antidotum na stres, na tą pogoń życiową. Wiele osób przychodzi i mówi, że dla nich to jest po prostu, można powiedzieć, że wręcz taka, taka terapia. I my w tym się staramy pomóc. Próbujemy dobierać obuwie, próbujemy zachęcać, mamy razem z naszą, naszym partnerem firmą ASICS właśnie różnego rodzaju niespodzianki. Są ambasadorzy ASICS, którzy przychodzą i po prostu też biorą udział w, w takich wydarzeniach. No, cieszymy się, że coraz większa grupa ludzi, dużo osób pyta tak jak pan powiedział są też osoby są treningi i osoby, które chcą przychodzić również na halę, żeby zobaczyć nawet jakie ćwiczenia w domu można wykonywać, staramy się też tak pokazywać ćwiczenia, że żeby można było też samemu z pewnych skorzystać, no bo nie zawsze mamy też takie możliwości, żeby po prostu wyjść pobiegać, no i to są dla nas też taki proces edukacji myślę, że bardzo dobrze nam to wychodzi tutaj brawa dla, dla zarządów restruktury sportowej, że tak kompleksowo podchodzi do do tematu. Były też w poprzednich latach nawet wykłady były spotkania tematyczne także to wszystko jest jakby wiąże się z sobą żeby po prostu tych biegaczy jak najbardziej w każdy sposób przygotować nauczyć pić nauczyć jedzenia mamy śniadania biegowe które się właśnie odbyły przed każdą dużą imprezą które przychodzą właśnie osoby i też nawet nabywają takich pewnych nawyków związanych z tym co trzeba zejść przed zawodami co żeby nie mieć kolki ile tego czasu przed startem należy właśnie ten posiłek spożywać także staramy się im dostarczyć wiedzy, można powiedzieć, takiej kompleksowej no na każdym poziomie, nie tylko od doboru butów, ilości kilometrów, ale również tego, co należy zabrać ze sobą, no i jak poprowadzić i odnowę biologiczną, i taką regenerację potreningową. No. Informacji jest naprawdę dużo i cieszymy się, że mieszkańcy Krakowa, i nawet nie tylko Krakowa, bo czasem są to nawet osoby, które przyjeżdżają spoza albo dołączają do nas nawet tacy, którzy właśnie odwiedzają Kraków i piszą do nas, czy mogą przyjść na taki trening. One są po prostu bezpłatne i zaglądają do nas biegacze z całej Europy. Pan, panie Andrzeju, wiedział jak jeść, jak pić, czy pierwszy maraton to jednak była trochę taka prowizorka i rzucenie się na głęboką wodę? No, literatura była dostępna zawsze. Druga rzecz, to już od 20 ponad lat środowisko biegowe korzystało z internetu. Ja zresztą oceniam, że ta możliwość sieciowego dogadywania się, szybkiego raportowania. Wyniku, właśnie pisze o tym pan na blogu, że to rozwija sport biegów. Tak, bieganie. tak, 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 że to, był, to jest jedna z tajemnic tego gwałtownego wzrostu liczby uczestników w biegach masowych. więc. Wiedzę można pozyskać i, i, i z niej korzystałem. No, troszkę zależy przygotowanie od tego, jaki chcemy osiągnąć wynik, na ile jesteśmy zdeterminowani do rywalizowania, do poprawiania samego siebie najczęściej. Więc ja w tej chwili już nie dbam tak bardzo o wyrafinowaną dietę, raczej to podporządkowuję po prostu swojemu zdrowiu, swojemu no, naturalnej diecie. Panie dyrektorze, powiedzmy teraz o trasie. Już kilka lat z rzędu ona jest niezmienna z rynku głównego przez zabytki, przez ulice, gdzie są nowoczesne, Nowe miejskie budynki, nowa huta, wracamy na rynek. To jest optymalna trasa dla Krakowia Maraton? Ja myślę, że po tylu latach prób, błędów i innych rzeczy, bo przypomnę, że były też maratony, gdzie była podwójne, podwójna pętla. Myślę, że doszliśmy do takiej optymalnej trasy, prawda? Bo ona i nawiązuje do tych pierwotnych i trasy, którą tu Pan Andrzej opowiadał. Startujemy z rynku głównego, obiegniemy koło największych zabytków Krakowa, mamy Wawel, mamy Błonia Krakowskie, mamy bulwary, ale również pokazujemy te nowoczesny Kraków, prawda, bo i AIDS, prawda, i kładka Bernatka i Muzeum Kantora i tak dalej, no i mamy nową hutę, prawda, czyli hutę, która się rozwija, naszą halę, gdzie odbywa się mnóstwo wielkich imprez plac centralny i powrót do serca Krakowa. Ja myślę, że piękniejszej trasy nie można już wymyśleć. Oczywiście ta trasa ulega małym modyfikacjom w związku z tym, że w Krakowie zawsze coś się dzieje, bo albo są modernizowane ulice, albo budowane nowe, natomiast staramy się, aby ten główny profil trasy był zachowany i opinie biegacze są bardzo pozytywne, bo raczej już każdy chcę biegać po jednej trasie, bo nawet porównuję swoje osiągnięcia do osiągnięć z poprzedniego roku. Także myślę, że jeżeli to tylko się będzie udawać zachować tą trasę, bo przypomnę, że startujemy i mamy na rynku, co nie jest proste i logistycznie i i koniunkturalnie, bo różne głosy na ten temat słyszę. Nawet dostarczą na jakiś Komiczne, że najlepiej maraton jakby biegał poza miastem. Nie to tak jak kiedyś słyszałem, że Tour de Poloni najlepiej jakby w Lasku Wolskim. No nawet do takich paranoi dochodzimy, ale mam nadzieję, że wszyscy Krakowianie albo 99% uważają ten bieg za swój, że to jest bieg krakowski, że to jest królewski Krakowio maraton. Jak wszystkie największe miasta mają swoje maratony, bo Możemy oglądać Londyn, Paryż, Rzym, Pragę. No piękne maratony, z którymi mamy bardzo bliskie kontakty. Mam nadzieję, że ten krakowski maraton będzie traktowany jako nasz maraton i następne 20 lat będzie również udany. W tym roku nieco przesunęliście linię startu i mety. To jest taki niewielki zabieg, pewnie kilka metrów. Z czego to wynika, bo biegacze mogą po prostu być zaciekawieni. Nie, to wynika, cały czas gdzieś ta trasa się zmienia, więc a trasa oczywiście posiada atest, aby wyniki były e, uznawane przez władze i nasze e, i światowe. Więc dokładnie po wyliczeniach 42 km, 195 m, musi być i 2 metry, czy 3 m, czy 5 metrów, tą, czy w tą stronę już nam nie robi różnicy. Natomiast a te strasy yy, tak zalecą. Pan, panie Andrzeju, wspominał o tym, że od początku Krakowia Maraton y, była jakby jego odsłona internetowa i rzeczywiście jak patrzę na stronie ZIS-u na ten historyczny pierwszy plakat, jest już oczywiście www.krakowiamaraton.pl, a więc domena, która do dzisiaj jest y, obecna i od tej pierwszej edycji było też hasło z historią w tle. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to pan Wiesław Maczek Taki pierwszy z patronów, no już personalnie, maratonu ze strony Urzędu Miasta Krakowej, nie żyjący już świetny krakowianin, że to, że to była jego idea, właśnie przywoływać ten termin pamięci. Może podam jeszcze jedną anegdotę. Pierwszy Krakowiej maraton miał się odbyć bodajże 9 maja ale y, y, ktoś zwrócił uwagę trzy miesiące przed biegiem, że 9 maja odbywa się, y, odbywa się procesja świętego Stanisława i y, że w związku z tym nie jest możliwe pogodzenie tych dwóch wydarzeń dzień wcześniej. Odbył się w sobotę, odbył się w sobotę i to uważam, że była no, świetna koncepcja, że, żeby powiązać te dwa unikalne wydarzenia w Krakowie, czyli jeszcze raz maratoński bieg i, i pierwszymkę na, na, na krakowską Skałkę. I nawet w pierwszym Krakowia Maraton było takie otoczenie, no powiedzmy, religijne biegu. Były, była jedna scena, na której śpiewali młodzi ludzie pieśni religijne. I gdyby, gdyby wykazać tutaj więcej, więcej no determinacji, to możliwe, że ten Krakowia maraton byłby no pod tym względem światowo unikalny. Gdyby, gdyby, gdyby połączył się z tą majową procesją na, na skałkę. Ostatecznie termin kwietniowy, to wynika z kalendarzu też innych biegów, żeby biegacze mogli wybierać, żeby wszystko nie było w jednym terminie. Panie Grzegorzu, pan zwiedził wiele miejsc na świecie, biegał w swojej konkurencji, startował, zdobywał laury, czy rzeczywiście wśród tych. Zabytków, to dostaje się takiej dodatkowej mocy do, do wysiłku fizycznego? Tak, na pewno ja tylko powiem tak, że część zawodników, takich powiedzmy, zawodników zawodowych przyjeżdża po rekordy, po jakieś tam wyniki związane z minimami na imprezy mistrzowskie i tak dalej, ale trzeba pamiętać, żeby zrobić tak maraton, żeby jakby pogodzić jedno i drugie, i nam się tutaj to udało, bo mamy. I dość szybką trasę, jeśli chodzi o yy, obieganie dla tych, którzy chcą być rekordy życiowe, i którzy chcą się zmagać właśnie z, z tymi wynikami, o których wspomniałem. Oczywiście każdy biega też po rekordy życiowe. Te osoby, które biegają nawet 3-4 godziny i wolniej, to oczywiście też walczą o każdą sekundę, ale tam już czasem na tym poziomie najwyższym, na poziomie 2 godzin, 10 minut i szybciej, no to decydują już detale, prawda? Czy ile tych zakrętów, nawrotek jest, jak jest poprowadzana trasa, czy jest koska na trasie i inne kwestie. Dowodnicy na to czasem zwracają uwagę, ale oczywiście. Fenomenalnie się biegnie, jeśli właśnie mija się różnego rodzaju zabytki, wbiega się do ładnego centrum Krakowa. Można powiedzieć, że tak, biegając, zwiedza się właśnie taki cały Kraków, bo byłem na paru imprezach, gdzie po prostu wybiegało się za miasto i tam nie było kibiców, nic się nie działo. Biegło się parę kilometrów, gdzie po prostu poza Jakimiś tam sporadycznymi osobami, które stały przy trasie, to, to praktycznie jedne wielkie pustki. I taki maraton na pewno dla uczestnika jest dużo trudniejszy, nawet mentalnie, jednak te kilometry schodzą dużo wolniej a tutaj jeśli mijamy fajne rzeczy wiemy też, czasem niektórzy się nawet przygotowywują, mają nawet tam gdzieś nawet ponotowane gdzieś na ręce, na którym kilometrze co można spotkać ja pamiętam jak byłem w Rotterdamie i ktoś tam mówił mi, że przebiegliśmy koło stadionu ja go nawet nie zauważyłem wtedy bo ja się skupiałem właśnie na jakimś tam wyniku, który chciałem osiągnąć. A jeśli już biegałem czy w Bostonie, czy w wielu innych, czy w Londynie, to tam właśnie już czekałem na tego Big Bena, czekałem na inne zabytki. Także tutaj już jest ta różnica i myślę, że Kraków ma to do siebie, że potrafił połączyć ten sport, ten powiedzmy trochę nazwijmy to takie wyczynowy bieganie z tym, żeby zrobić tak trasę, aby można było biec wyczynowo, ale również pokazać piękno Krakowa i przede wszystkim ubogacić, że tak powiem, tą trasę dla tych, którzy biegną trochę z innymi wyzwaniami i z innym zamiarem. 2 godziny 9 minut 18 sekund to jest rekord Krakowia Maraton ustanowiony w 2019 roku. Także w tej edycji wśród kobiet 2.28.03. Panie dyrektorze, wy w tym roku postanowiliście nie ściągać specjalnie elity i kusić ich gratyfikacjami finansowymi za sam przyjazd, ale mogą za nowy rekord zawodnicy wygrać, wybiegać 30 tysięcy złotych. Czy możemy już coś powiedzieć o, o poziomie tych najlepszych, jaki, jaki będzie w niedzielę? Tak, oczywiście w tym roku nie ma tak zwanej elity, czyli nie ściągamy zawodników, którzy legitymują się czasem poniżej na przykład rekordu trasy. Lecz rzeczywiście raz, że marka tego maratonu, marka Krakowa, marka w końcu najbardziej rozpoznawalna na świecie, i tak ściąga nam takich zawodników, którzy w swoim dosie mają wyniki 2.7 2.8, czyli to co powiedział Krzego, że jednak mimo że nie będzie elity, to będą zawodnicy, którzy będą chcieli pobić rekord świata, no bo rekord trasy, bo wiemy, że za rekord trasy jest specjalna premia, czyli nawet jeżeli to jest elita, to można w Krakowie Maraton zarobić całkiem, całkiem godziwe. Nagrody i w związku z tym myślę, że te dwa elementy będą spełnione, czyli będzie walka sportowa, będzie walka o rekord trasy, o pobicie jak najlepszego wyniku. Natomiast Gro i przede wszystkim o tych biegaczy nam chodzi, będzie biegać po prostu walcząc ze sobą, walcząc ze swoim czasem, oglądając zabytki, patrząc jak nasze miasto się rozwija. Przypomnę, że jako jeden z niewielu maratonów również mamy y, startują osoby niepełnosprawne na wózkach, którzy też cenią sobie to, że mogą w takim maratonie wystartować. I to od i, początku maratonu? Od jest. początku maratonu. Dzień wcześniej mamy maraton no. też pełny dookoła, bo nie, y, dla sportowców na rolkach. Więc myślę, że każdy coś dla siebie może znaleźć i, i biegać w Krakowie. Znalazłem taki tekst sprzed siedmiu lat, już z fajnym tytułem. Ktoś musi pracować, żeby maraton przebiec mógł ktoś. Państwo, jako organizatorzy, to mają taki maraton 365 dni trwający pewnie. No właśnie, ktoś zawsze pyta po maratonie, no to kiedy będziecie myśleć o nowym maratonie, nowej edycji, zawsze odpowiadamy wtedy, że już kończąc maraton ten tegoroczny. Zapowiadamy datę, kiedy będzie maraton w przyszłym roku, bo to jest największa praca. I właściwie to, co Pan powiedział, przez cały rok już zaczynają się prace nad nową, czy trasą, no bo trzeba uwzględnić, jakie będą planowane, czy remonty, czy modernizacje. No i cała logistyka tego to jest wydarzenie wielkie, bo jeżeli powiemy, że Ponad 6 tysięcy osób w, w maratonie. W pewnie podobna liczba, potem mamy rolki, potem mamy mini maraton. Do tego mnóstwo kibiców, którzy będą, do tego mnóstwo wolontariuszy, zabezpieczenie słup, czyli ta, jak to się nazywa, co mi się bardzo podoba, rodzina maratończyków. Którzy nie tylko biegają, ale bezpośrednio organizują ten maraton. To jest kilkanaście tysięcy osób, więc tu widać chyba skalę przedsięwzięcia. Panie Andrzeju, traktuje pan Krakowia Maraton jako swoje dziecko? Tak. Jest tak. pan z niego dumny? Yy, tak. Yy, tak. Yy, wprawdzie nie zrealizowaliśmy drugiego z celów, który sobie postawiliśmy to 20 parę lat temu, to znaczy nie pomagamy w rozwijaniu biegania bezpośrednio nad Wisłą, nie pomagamy w przedłużaniu bulwarów wiślanych, no tym niemniej yy, wszystkie te, yy, te, 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 te yy, yy, charakterystyki, które przedstawił Pan Dyrektor, Czyli ta wyjątkowość krakowa i to, co mówił też pan, pan Sudou o tej równowadze, jakimś balansie pomiędzy stopniem skomplikowania a atrakcyjnością, są zapewnione. Tu potwierdzam, bo ja brałem udział w wielu maratonach, w 70. Konkretnie i stąd mam tą perspektywę różnych miast. Rzeczywiście, miasta dbają o to, te historyczne miasta, żeby zetknąć się z. Miejscami najbardziej charakterystycznymi, no i to jest przyjemne dla biegacza, to jest bardzo Aczkolwiek równo, równocześnie bardzo polecam biegi terenowe, biegi górskie. One mają też niezwykłą urodę i, i, i to, że nie spotkamy tam nic wielkiego, to nie znaczy, czy okazałego, to nie znaczy, że, że nie ma równie no, poważnej satysfakcji z, z biegu. Terenowego czy biegu górskiego? To jest zawsze jeden z argumentów, który ja podaję, gdy słyszę, że przenieść Krakowia maraton do lasu, czy w góry, czy poza Kraków, że to są jednak inne biegi. To tak samo jak jest kolarstwo takie trialowe w Lesie, a co innego jest szosowe, tour de Pologne, czy tour de France. Panie Grzegorzu, czego pan życzy Krakowia maraton? Życzę, żeby w dalszym ciągu była możliwość rozwijania i tak prężnego rozwijania jak do tej pory. Życzę też tego, żeby padały coraz lepsze rekordy, bo to też przyciąga kolejnych, żeby po prostu przyjechać, no bo... Zawsze to jest taka opinia, że tam jest szybki maraton, tam można nabiegać życiówkę, jest to dobry termin, jest dobra pogoda. To są rzeczy, na które zawodnicy zwracają uwagę. Jest przede wszystkim też dobra organizacja. Nie brakuje wody na trasie, nie brakuje innych elementów, które są ważne dla biegacza. Dostęp do depozytów po tych wszystkich już. Trudach, które są, no i wiele rzeczy, na które że tak powiem, czasem się nawet tacy zwykli, że tak powiem, turyści biegowi czy, czy osoby, które dopingują, jakby nie zwracają trochę uwagi, a ta logistyka jest bardzo ważna. No, życzę przede wszystkim, żeby to był maraton również na poziomie 2-5, na poziomie 25 tysięcy. Mam nadzieję, że. Jak będziemy dorzucać 1000 w przeciągu 20 lat, to już no, uda nam się to osiągnąć. No bo teraz też rekordowa, ponad 6000, y, grupa zawodników będzie rywalizować. No i przede wszystkim życzę tego, że osoby, które przy tym robią, będą mieli w dalszym ciągu tak olbrzymią satysfakcję. A mieszkańcom, tak, bo trochę się ostatnio też na forach udzielałem, niestety, potraktują ten maraton i tego życzę tej dojrzałości, takiej, y, jakby to powiedzieć, żeby oni traktowali to jako ich własny maraton jako wydarzenie sportowe, które jest można powiedzieć no raz do roku czy tam dwa razy do roku właśnie w postaci jeszcze półmaratonu krakowskiego i się raz, że angażowali dwa, że wychodzili dopingować tych osób i przestali narzekać, że im na trzy godziny czy na cztery godziny zamykają pewne ulice czy troszkę utrudniają, że tak powiem funkcjonowanie, no bo naprawdę no jak są Dzień bez samochodu, są różne inne święta, naprawdę warto sobie to tak jest wszystko komunikowane, żeby każdy miał możliwość i, i tak jest naprawdę poprowadzona trasa. Wiele razy byłem przy różnego rodzaju rozmowach, że, że po prostu no, szuka się tego kompromisu i mam nadzieję, że tak jak Nowy Jork żyje całym maratonem, tam jeśli ktoś idzie z medalem na piersi, to jest zapraszany na piwo jest naprawdę klepany po plecach jest dziękowano mu to że wybrał akurat nasz wtedy mówię o nowojorskim maratonie że tam do nich przyjechał że tam u nich zostawił pieniądze że tam spędził kilka fajnych dni że zobaczył właśnie miasto i myślę że życzę tego żeby właśnie te 20 lat też spowodowało że ta dojrzałość, taka kibicowska, tych osób, które są na trasie, i, i taka to, że nikomu nie przeszkadza, nasze to jest wspólne święto. Osiągniemy to i jestem tego pewien. A to był podcast Sport po Krakowsku, realizowany przez redakcję Kraków.pl i Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Za audycję dziękuję, Michał Knura. Do usłyszenia.